Kasper Formela i mega, mega wygrana na Galier WC1, ale twarde warunki postawił ci Sebastian Rajewski. Bardzo twarde, nie oszukujmy, Sebastian to jest naprawdę bardzo dobry stójkowicz. Wszyscy myśleli, że może i będę obalał. Ja wszędzie podkreślałem, że chcę się sprawdzić z Sebastianem, że to będzie walka w stójce, nie w parterze. I właśnie tak się było, wypunktowałem Sebastiana i bardzo się cieszę. Ale jednak kilka razy próbowałeś sprowadzić do parteru, to było coś, co nakazał ci Grzegorz Jakubowski? To była taktyka, wiedzieliśmy, że on będzie myślał, że będę obalał i kontrolował walkę w parterze. Miałem amortyzować zejścia w nogi, uderzać mocno, silnie, szybko, czyli tak jak dzisiaj to właśnie zrobiłem. Game plan w 100% wykonany i to jest zasługa wygranej. Ale walka była dosyć bliska, długi czas się wyczuwaliście tak bez ciosów. Czy schodząc po tej trzeciej rundzie byłeś pewny, że to tak, ja wygrałem tę walkę? Wiedziałem, że dwie rundy są moje, ale to jest MMA. Ostatnia przegrana nauczyła mnie bardzo wiele i nigdy nie można być zbyt pewny siebie. Wiedziałem, że dwie rundy są na moją korzyść. Musiałem zachować sportową dyscyplinę do samego końca. Mocno uderzał, mocno boksował, no i mocno kopał. Któryś cios mocniej odczułeś, także powiedzmy gwiazdki trochę zobaczyłeś? Żadnych gwiazdków nie poczułem. Trafił lekko mi tą kopnięciem w trzeciej rundę. Poczułem, że to weszło, ale żadnej szkody mi tam nie zrobiło. Po prostu czułem, że weszło i biliśmy się dalej. To na korpus, tak? Nie, na głowę coś tam weszło. Tak delikatnie poczułem, że trafił mnie, ale to nie było nic takiego silnego. No to teraz zmieniamy pytanie. Czy ty widziałeś, że któryś twój cios, na nim jakby on go odczuł? Chyba wszystkie. No zobacz na Sebastiana chociażby twarz. No, nie chcę go urażać. Wielki szacunek dla tego zawodnika. Jestem twoim fanem, bo oglądam ciebie i twoich braci. Jestem kibicem rodziny Rajewskich. Sajewski, ziomeczek z klubu, który zaraz będzie właśnie walczył. Jak on wygra, to będzie w klubie 4-0 dla Mighty Bulls. Rajewskich, poprawiam się, Rajewskich. Jestem waszym fanem i bardzo się cieszę, że mogłem z innych z was się sprawdzić. Jak pod koniec pierwszej rundy doszedł ten cios, który rozciął nos, poleciała krew, podjarało cię to, powiedzmy tak, że poleciałeś do przodu, czułeś tą krew? Zawsze moim marzeniem jest zdawać krwawe walki widowiskowe i chyba będę tak częściej jeszcze próbował robić z twarz tatar, bo to jest coś, co mi daje takiej, brzydko powiedzieć, agresji, która mnie jeszcze bardziej motywuje, żeby jeszcze bardziej i ciutka, je. Rozumiecie, o co chodzi. Ja wychodzę tam, żeby dać dobrą walkę, a jak się pojawia krew, to jeszcze jest większa jatka, więc to wszystko, co ja lubię. Jakie to jest uczucie walczyć w domu? Pierwsza gala RWC, walczyć w Kościerzynie, czyli tak naprawdę blisko swojego domu, na swoim terytorium. Jo. Na Kaszubach, fajnie. Nie, no oczywiście, na pewno, przepraszam. Pełno ludzi przyjechało na tą galę specjalnie dla mnie. Bardzo wam dziękuję, nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile wydajecie mi energii, siły, zwłaszcza, że to nie były moje najlepsze przygotowania w życiu. Miałem lekkie problemy zdrowotne w najlepszym momencie, gdzie powinienem mieć najbardziej obciążony system treningowy. Miałem najbardziej lightowy trening ze względu na kontuzję, którą mi przytrafiła i będę niestety musiał chyba lekką przerwę z walkami zrobić, chociażby tylko dlatego, żeby trochę podreperować mój organizm, ale tylko po to, żeby jeszcze wam dawać lepsze walki. Właśnie, te walki w jakich organizacjach? Bo walczyłeś w RWC, walczyłeś w Cage Warriors. Czy jest jakaś organizacja, z którą chcesz się związać albo do której znowu powrócić? Tylko jedna mnie interesuje, UFC. Ale bądźmy teraz tak w 100% poważni. UFC to jest moje największe marzenie, ale muszę wygrywać. Nie mogę dawać takich w top, jak dałem ostatnim razie na Cage Warriors. No, ten pas Cage Warriors mi daje przepustkę do UFC. I jeśli będę miał tam walczyć, to tylko o pas, ale nikt mi nie da pasa, jeśli przegrałem dwa razy w jakiejś organizacji, więc musimy troszkę inaczej podejść do tej sprawy. Całą moją karierę oddaję mojemu menadżerowi Pawłowi Kowalikowi z MMA Carter. Pawełku, wierzę, że my razem z trenerami, z twoją wiedzą i kontaktami, prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej niż później trafimy do UFC i zostanę tam dłużej niż na chwilę. Tego też ci życzę. A powiedz, to jest twoja trzecia walka w 2018 roku. Zadowala cię ten bilans?
Na początku dawałem więcej walk, ale z racji tego, że poziom idzie w górę, nie mogę się tak często dawać walk. Trzy walki to chyba to jest dobry bilans, dwa za mało, cztery to jest dużo. Trzy w roku chciałbym dawać walki, a co będzie później, to tak naprawdę zobaczymy. Ale to też się nastawiamy na trzy walki w przyszłym roku po zaleczeniu kontuzji. Jeśli zdrowie mi pozwoli i będę mógł w 100% dawać siebie, z siebie wszystko na treningach, to trzy walki będą, ale nie nastawiajcie się na te trzy. W 2019 roku mogą być dwie ze względu na to, że muszę teraz troszkę się zreperować. No dobra, z mojej strony wszystkiego ja Ci bardzo gratuluję tego ważnego zwycięstwa i powrotu na zwycięskie tory. Chciałbym coś dodać jeszcze na koniec, komuś podziękować. Chciałbym tym wszystkim oto sponsorom, którzy mi pomagają w karierze, dzięki Wam mogę rozwijać się, mogę się bardziej skupić na treningach. Dzięki Wam spełniam powoli moje marzenie i dzięki Wam jestem tutaj i mogę z Szymonem prowadzić, jeszcze Ty ze mną prowadzisz wywiad i mam nadzieję, że będziemy prowadzić tak więcej tych wywiadów wspólnie, razem. Oczywiście. I wszystko dla portalu IndieCage.pl. Wszystko oczywiście dla IndieCage.pl, tak jest. Dzięki i bardzo dziękuję. Czekamy na powrót. Dzięki.